Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach cyklu dotyczącego aktualności w prawie chcielibyśmy Państwa poinformować, że rozpoczęły się prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Kodeks pracy wymaga nowelizacji w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej. Tak jak Państwo pewnie zapamiętali, w czasie pandemii wprowadzono ustawami dotyczącymi właśnie tarcz antykryzysowych przepisy dotyczące właśnie pracy zdalnej. Tymczasem w ministerstwie rozpoczęto pracę nad nowelizacją całego kodeksu pracy, który będzie określał pracę zdalną. Warto się nad tym zastanowić i warto do tego zajrzeć, ponieważ będą to nowe przepisy, które będą bardzo ciekawą opcją dla pracodawcy, ale również i dla pracownika. Co w takim razie będzie w tym nowym kodeksie pracy? Kodeks pracy będzie po pierwsze definiował umowę o pracę zdalną, czyli na czym taka praca zdalna będzie polegała. Przede wszystkim w definicji czytamy, że będzie to całkowicie lub częściowo praca wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika albo w uzgodnionym z pracodawcą miejscu wskazanym przez pracownika. Po drugie, będzie się to odbywało z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli zarówno poprzez różnego rodzaju komunikatory, e-maile, czy też właśnie telekonferencje. Proszę Państwa, warto wskazać, że taka praca zdalna może być robiona na wniosek, może być stworzona na wniosek pracownika i wtedy taka praca zdalna może być uzgodniona już przy zawieraniu umowy. Również ważne to to, że pracodawca przy takim wniosku pracownika ma obowiązek pokrywać koszty bezpośrednio związane z taką pracą zdalną. Z tą pracą zdalną wiąże się również zakaz dyskryminacji, czyli nie będzie można takiego pracownika dyskryminować z tego powodu, że właśnie wykonuje tą pracę jako pracę zdalną oraz prawo dla takiego pracownika, który wykonuje pracę zdalną, również do wykonywania jej w miejscach w zakładzie pracodawcy. I tutaj też taki pracodawca będzie musiał być przygotowany, żeby takiemu pracownikowi takie miejsce zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że pracodawca może wysłać pracownika na taką pracę zdalną i tutaj wskazano szereg elementów i okoliczności, w których takie skierowanie pracownika do pracy zdalnej może mieć miejsce. Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, w okresie zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii, na 3 miesiące po zakończeniu tych stanów oraz jeżeli pracodawca nie może zapewnić pracownikowi właściwych form do wykonywania pracy u niego w zakładzie i wtedy kieruje pracownika na pracę zdalną, jeżeli jest to na przykład czasowo niemożliwe. Proszę Państwa, żeby można było na taką pracę zdalną zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy wysłać pracownika, pracownik musi złożyć oświadczenie, że posiada warunki do wykonywania takiej pracy zdalnej. I proszę pamiętać o tym, proszę Państwa, że mieliśmy już telepracę i na jej kanwie zbudowano właśnie pracę zdalną, natomiast są to dwie odrębne dziedziny i tutaj warto wskazać, że ta praca zdalna obejmuje również telepracę. Proszę Państwa, Szołajski Legal Group pomaga przedsiębiorcom i również w tym zakresie będziemy pomagać nowelizować umowy o pracę, w których będziemy wskazywać właśnie pracę zdalną. Będziemy też wspierać przedsiębiorców, żeby mogli właściwie przygotować się do pracy zdalnej jego pracowników. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.